dzisiejszym dniu zaproszonych gości oraz koleżanki członkinie z Ligi Polskich Kobiet. I młode, i starsze. Ja przywitam jeszcze raz wszystkie, kogo ominęłam. Serdecznie witam. W dniu dzisiejszym życzę paniom dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, dużo radości i wytrwałości, dużo uśmiechu i wszystkiego, co sobie życzycie panie z całego serca. Ponieważ jestem przy głosie, a za dwa dni jest Dzień Mężczyzn. W związku z tym, korzystając z okazji, ponieważ mamy kilku panów, życzę również panom szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń i radości i żebyście panowie cały czas z nami przebywali i zawsze o nas dbali. Czy ktoś z gości zaproszonych może coś? Po kolei poproszono pana synu. Dzień dobry Państwu. Chciałbym wszystkim paniom złożyć serdeczne życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Jest to takie święto jeszcze z okresu PRL-u, które się przyjęło i które mimo zmiany ustrojowej dalej jest kontynuowane. I kobiety w Polsce w dalszym ciągu świętują ten dzień. Ponieważ ten dzień wprowadzony był w okresie, kiedy kobiety walczyły o swoje prawa polityczne, o to, żeby mieć prawo do głosowania, żeby odgrywać jakąkolwiek rolę w życiu politycznym i publicznym, ponieważ były tego prawa pozbawione. Dzisiaj okazuje się, że walka o te prawa kobiet w dalszym ciągu jest aktualna i należy dalej o to walczyć. I dlatego też, mając tą okazję spotkać się z wami tutaj dzisiaj, jak rok do roku, czyli z wielką przyjemnością, chciałbym życzyć wam wielu lat zdrowia, radości w rodzinach, pociechy z wnuków, ponieważ sam jestem dziadkiem, to wiem, jaka to jest radość, oraz żeby się wasze marzenia o Polsce spełniały i żebyście byli z tej Polski dumni i szczęśliwi, żyjąc w nowym, wolnym kraju. Panie sędzio, panie burmistrzu, pani przewodnicząca, drogie panie, kochane kobiety, to dzisiaj wasze święto. Tak jak pan Turek powiedział, kiedyś wyśmiewane, a nawet niektórzy się wstydzili. Ale kiedyś to było wyśmiewane. To ja mówię. No to ty mówisz. No, wyśmiewane, że to święto jest, bo to święto stare, to jakieś tam komunistyczne, jakieś z przeszłości. I myślę, że to święto było przed komuną i cały czas jest świętem. Wobec tego myślę, że potrzeba jest spotykania się teraz, a szczególnie teraz, gdzie za was decyduje się w Sejmie, w Senacie. Nie może być tak, nic o paniach, nic o kobietach bez nich. Wobec tego myślę się, że i nowa władza otrząśnie się, zrozumie, że nie da sobie rady z paniami. Myślę, że te panie wyjdą na ulicę, będą mówić, będą krzyczeć i wykrzyczą swoje prawa. Dlatego chciałbym życzyć wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego, radości, tego uśmiechu, co teraz macie akurat na tym spotkaniu, w domu, w rodzinie, a szczególnie, słuchajcie, nie ma atmosfery idealnej, jak nie ma pani w pracy, w zakładzie, w pokoju, gdzie tam się pracuje. Myślę, że akurat panie, kobiety wprowadzają tą atmosferę. Wobec tego za tą atmosferę, którą wprowadzacie w życiu codziennym, w domu, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Zdrowia i to, co sobie pomyślicie, oby się spełniło w większości. W zasadzie powiem to, co mówię wam zwykle, kiedy się spotykamy, że bardzo sobie cenię spotkanie z wami, bo czuję się tutaj świetnie. To jest wasze pogodne, pełne uśmiechu, buzie.
czuję się jak w domu, jak ze swoją żoną, ze swoimi córkami, czy też ze swoimi rodzicami, ze swoją mamą. Atmosferę, którą robicie, to jest ta właściwa atmosfera, którą stwarzają kobiety. Mężczyźni jako brzydsza, ta część, o której mówił pan minister, nie potrafią stworzyć takiej ciepłej atmosfery. Już cytując rok tego klasyka, powiem, że też się czuję z pani dobrze, dlatego, że jak to powiedziano, w seks misji tyle lasek, konkurencja prawie żadna. Czujemy się tutaj dobrze. A ja, składając wam życzenia, podkreślałem, będę to podkreślał, że mam miłości i przyjaźń tej w domu i tej na klatce schodowej. I tej na ulicy, w sklepie, wszędzie. Raz jeszcze, miłości, przyjaźni, serdeczności. Bądźcie uśmiechnięte. Bądźcie z nami jak najdłużej. Kochajmy. Jeżeli pozwolicie, to panie prezes rozpocznę, tak? Tak jest. Proszę bardzo. Ładnie wyjaśni. Jeżeli pozwolicie, słuchajcie, ja tylko panu też tu dam, bo to nie mi to dzień kobiet, to nie pas pani. Panowie, zdrowie pań! Za zdrowie pań! Za zdrowie! Szampana pijmy aż do dna, panowie! Za zdrowie pań! Za zdrowie! Jedyny toar, który niechaj wiecz nie trwa. Dziewczyny treścią są naszych snów. Dziewczyny dobre, dziewczyny złe. Chociaż dziewczyna marny to twój. Bez dziewczyn nie ma życia, życia nie ma, nie. Za zdrowie pań. Za zdrowie. Spełnijmy toast jeszcze raz, panowie. Niech wiedzą, że bez nich każda chwila to utracony już na wieki wieków czas.